Państwa, jest 18, już chyba oficjalnie teraz możemy rozpocząć. Proszę tak? Bardzo. Nie będę naszego gościa przedstawiać, bo już się przedstawił. Dobra, i... chciałeś coś powiedzieć? No nie, no, tak? Kapitan żeglugi wielkiej, wybitny gawędziarz, człowiek zasłużony, działacz. No ale to o tym wszystkim będzie pan kapitan mówić, autor książek bardzo, bardzo ciekawych. Także jestem rad, że jesteście Państwo zainteresowani tą morskością Szczecina i nie tylko siedzeniem w domu przed telewizorem. Tutaj zostawimy taką plotkę informacyjną. 2011. Zaraz listę. Jesteśmy na rejcie Fugera. Gdyby ktoś chciał informację. Zjednoczone Emiraty. Fugera. Tutaj żeśmy zmienili załogę. Wzięli prowia. Jeszcze parę różnych rzeczy. No to dobrze, to w takim razie oglądamy to. Teareston. Zobaczcie, kochani, Fugera. Zatoka Perska. 50 stopni. Piasek cały czas od Sahary. Zgrzyta w zębach. Nie. A moja Grażynka kazała mi podskakiwać, żebym zgubił kamienie nerkowe. No i zgubiłem, bo musiałem wsiąść stamtąd z samolotu i lecieć do domu na operację. Nie? Tak to wygląda. Piękny klimat, Zatoki Perskiej. No i zauważycie, tutaj tankujemy. Zauważycie, że tam są druty po całym statku, druty z żyletkami. Dlaczego? No bo trzeba przejechać jeszcze całą Somalię, czyli piratów. I całą tą drogę 10 dni trzeba czekać, czy zaatakują, czy nie zaatakują. A kochani, a na statku mamy muzułmanów. Czyli piratów, według wszelkiego, jakby to powiedzieć jeszcze ciszej, według wszelkiego naszego myślenia, że muzułmanin to pirat, to bandyta, to terrorysta. I co ja robię w takim wypadku? Otóż w takim wypadku, o tu jest jeden z nich, Maladiwy, Maladiwy, czyli muzułmanie. Mogą przecież być w zmowie, bo to tam obok Somalii, między Indie a Somalia leżą te wysepki, piękne wysepki, to wszyscy słyszą, że toną te wysepki i tak dalej. Mogli być w zmowie, a ze mną płyną przez piratów 10 dni. I kochani, na końcu tego filmu zobaczycie, że byliśmy atakowani, że byliśmy, że są strzelane dziury w statku, że walą z torpedy, że zobaczycie na końcu tego filmu, że o potem już po którymś dziesiątym razie przejścia Grek zamawia jednak wreszcie dwóch ochroniarzy, ochroniarzy z dużymi lunetami i strzelbami i walą do tych piratów, prawda? O. A ja, jak widzicie, relaks robię, bo pusty, o tu jest mój największy statek, nawios Fantastic, 300 metrów długości, i 22 metry ma ładownię, 200 tysięcy ton, a leży w a teraz ładuje akurat w południowej Afryce. Ale może to będzie szło, nie? Bo jakbym tak opowiadał cały czas o tym filmie, to wtedy było tylko 45 minut filmu i opowieści o filmie, ja opowiem w międzyczasie historię. Historię. Otóż, jak mówiłem, opowiem o ratowaniu na morzu. Ratowanie na morzu to, jak wszyscy wiedzą, trzeba ratować człowieka, a nie potrzeba ratować jego łódki. Ale w moim przypadku bywało całkiem inaczej. Bo zaraz wam właśnie opowiem takie ratowania, gdzie jednak ja ratowałem łódkę. I cóż to się dzieje? Mayday, mayday, na środku Biskaju, mayday, krzyczy mayday ktoś. Rano, 8 rano, ja wpadam na mostek, trzeci oficer mówi, panie kapitanie, mayday, ktoś tu krzyczy, nie widać nikogo, co jest grane? No, to ja mówię, szukamy, szukamy, fala duża, sztormowa, szukamy. I co? Po tak zwanym mersarze zakręcimy się w kółko, 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 aż znajdujemy takie coś malutkie. Tutaj
Mówię do żeglarzy, nie, bo myślą, że są duzi na morzu i oceany, a tu nagle ze 4 mil, ja go widzę taką linijkę i raz go nie ma, raz jest. Nie? Na fali. Bum! Nie ma. Ja mówię, jest coś tam, czy co? Przez lornetę, a w końcu mówię, nie, to coś jest, to coś, płyniemy. I dopływamy bliżej i okazuje się, że jest to trimaran, trzy ma kadłuby i ma złamany maszt. I ten trimaran przecieka i wzywa właśnie Mayday. Ale wzywa Mayday last time, ostatni raz, jak się potem okazało, że już mu się UKF-ka wyładowała i miał taką przenośną, jak, a ta na maszcie radiostacja się masz złamał i był mały zasięg tej UKF-ki. Dlatego last time, ostatni raz, bateria mu się skończyła. I my go znaleźliśmy. Jakie szczęście. Podpływamy do niego blisko, na tej fali potężna, on tam i nagle na stormtrap, który wyrzuciłem siatki, skoczył, jak się potem okazało, kapitan Xavier Sergent, Francuz, i wdrapał się po 10 metrów do góry, wdrapał się po tym sztormtrapie i wpadł na mostek i okazało się, że wdrapał się, a miał złamaną rękę. Jaka siła w narodzie, nie? Niesamowita, że kapitan, żeglarz nagle ze złamaną ręką zdrapuje się i mówi do mnie, musisz uratować mój jacht. Oto jest nawias fantastyk. Ja mówię, nie mogę, bo nie mam dźwigów. To był powstaniec listopadowy statek. Płynęła ze mną matka chrzestna wtedy tego statku, Elżbieta Marszałek. I ja mówię, nie mogę uratować tego twojego jachtu, tylko mogę zabrać ludzi. A ile masz? Jeszcze 2 studentów. Ale jeden mówi, nie żywy. Ledwo co żyje. Tu, kochani, już jestem jako pilot. To moje życie marynarskie, pilotowe i jako flisaka. Trzy życie. Trzecie życie będzie flisackie. A on mówi, to ja schodzę z powrotem. Czyli desperat. Ja mówię, stój, mówię. Zastanowimy się, mówi, co z tym zrobić. Dawaj, przecież nie mogę go tak zostawić. Tu to nie, a on schodzi, bo to jego jacht. On chce, żeby go uratować. To szybka myśl, mówię, panowie, w takim razie spróbujemy go ciągnąć, holować. Podajemy 2 duże cumy po 220 metrów, 440 metrów, obciążamy w środku i 2 ludzi schodzi na dół z mojej załogi. Drugiego oficera daje mu UKF-kę mojego, żeby było porozumienie. I wciągam jeszcze jednego tego studenta nieżywego. Znaczy tak nieżywy, że po prostu schorowany chorobą morską, ledwo co żywy. Nie? Tak nieżywy. Marszałkowa, czyli pani Ela, prawda, bierze go do kabiny i mu wlewa ćwiartkę, a może nawet 0,5 litra gorzałki. Prawda, wusteczka i on dochodzi do siebie momentalnie. Z tego świadek jestem, że wódka nie jest taka zła, prawda? No i cóż się dzieje dalej? Owiązujemy go szelkami. Drugi oficer, który tam na tym to też choruje, na tym jachcie to też choruje, nie mam łączności, bo no przesiadł się z 220 parę metrów na 11 metrów trymarana, a tam fala wysoka, no to natychmiast chory. Ale ja go próbuję tego trimarana holować. I kochani, pomalutku stoję i tak, no bo trochę więcej i patrzę, czy się już rozerwał na pół, czy jeszcze go mam na tej linie. Ale 8 godzin go holowałem do Figueira da Foz, to jest Portugalia. Tam, kochani, niedziela była i nikt nie rozmawiał po angielsku, więc na całe szczęście ja mówię po hiszpańsku i trochę po portugalsku. W związku z powyższym połączyłem hiszpański z portugalskim i mnie zrozumieli, że nie potrzebujemy pomocy, bo już chcieli wysłać łódź szybką
taką ratowniczą i wtedy powiedzieliby, o, to my uratowaliśmy ten jacht. A ja mówię, nie. Za telefon i mówię, proszę mnie prywatnego człowieka wysłać, a ja z nim uzgodnię, za ile. Uzgodniłem za ile, spytałem się tego Xaviera, kapitana, czy się zgadza. Zgadza się, bo to było mało. Przyszła prywatna łódka i wciągnęła Xaviera do środka. Uratowany. Tego drugiego oficera wyciągnąłem z powrotem. Studenta załadowałem z powrotem. I oto już moje trzecie życie, czyli Flis Odrzański. I ten, co tu siedzi, to burmistrz, kochani, Bytomia Odrzańskiego. Bytomia Odrzańskiego, burmistrz, jak Jacek, mówię, ty już jesteś 12 lat burmistrzem, mówię, wszyscy cię kochają, 86% ludzi głosuje na niego, 86%. Ja mówię, jak ty to robisz? Ja mówię, wiesz co, jak idę ulicą, to wszystkie dziewczyny całuję. To po pierwsze. A mówię, a nie masz przeciwników? Nie, mówi, przeciwników, mówi, dam jednego razu, kazałem takiemu jednemu, mówię, ty, mówię, przecież mógłbyś startować i zastartował. I co? No i miał 4 głosy. Ja mówię do niego, kurwa, mać, mówię, przecież ty masz większą rodzinę. No widzicie, także tacy ludzie pływają na tratwie, 100 metrów tratwa, 20 lat po Odrze wyprawa Flis Odrzański. Ale wrócę do tego Xaviera. I co się opłaca, kochani, ratownictwo? Bo okazuje się, jak Kuba Bogu, to bo Kubie, bo Xavier za następnym rejsem przyjeżdża do Bordeaux, bo my tam przypłynęliśmy. I przywozi cały furgon Bordeaux, wino. No i załoga, że tak powiem, pije, nie? Pije te Bordeaux 2 dni. Xavier szczęśliwy, wszyscy szczęśliwi. Nie koniec. Xavier mnie namawia i pisze, chodź ze mną w rejs. A ja mówię, dobra, dobra, ja wolę te większe statki. No i co? Ale zdarza się coś, co ciekawego. Otóż moja córka wychodzi za mąż, a ponieważ skończyła historię sztuki, więc była w Grecji, we Włoszech, ale nie była we Francji, w Paryżu. A okazuje się, jak Xavier był u mnie, że okazuje się, że jest dyrektorem fabryki atomowej spod Paryża. O, mówię, to dobrze, mówię, to bogaty, nie? No, to ja piszę do niego, Xavier, moja córka, ja funduję jej honeymoon do Paryża, czy ty ją przyjmiesz? I przychodzi list, kochany, i jest pod Paryżem dom namalowany. Pod tym domem jest kamień, strzałka i pisze, tu leży klucz, ten dom jest dla ciebie i dla twoich przyjaciół, kiedy sobie przyjedziesz, to możesz sobie używać. I moja córka siedziała tam tydzień, Xavier przyjechał, ją odwóz po całej Francji i tak dalej, i tak dalej. Także jakby co, to mamy dom pod Paryżem. Także wiecie, zdarza się tak, że jak Kuba Bogu, to Bóg Kubie. I tutaj widzicie Bytom Odrzański. I co powstało w wyniku Flisu Odrzańskiego? Powstało, kochani, wiele, bo powstało Stowarzyszenie Miast i Gmin Nadodrzańskich, których miałem przyjemność być założycielem tego stowarzyszenia i jestem członkiem Rady Nadzorczej, to jakby powiedzieć, społecznie oczywiście, nie mylić z tymi, co biorą pieniądze za radę nadzorcze. Także, no, tak wygląda Flis Odrzański. Powstało stowarzyszenie na całej Odrze, która działa. Działa na całej Odrze. 14 wybudowano, w środkowej Odrze wybudowano 14 portów marin i 10 przystani teraz się buduje w środkowej Odrze. 2 statki, Nowa Sól, 2 statki pasażerskie, 2 statki pasażerskie po 100 osób pływają w środkowym Odrze. Mimo tego, że czasami nie ma wody, ale czasami jest za dużo. A ja z Grażynką leżę na tratwie, prawda, a tu już jesteśmy w Szczecinie. I tak 21 lat.
A teraz, o kochani, tutaj jest film, to ja zobaczycie coś takiego jak Konrad. Niektórzy już widzieli, a potrzeb podać dalej. 8 kilo, uwaga. Konrad, indywidualności morskie. Zobaczycie, tu, bo można podać dalej, to oni już widzieli. Proszę tam, tylko uwaga, bo ciężkie. Nie? Jest to Oskar Morski. Oskar Morski, 8 kilo. Nie można go, kochani, załatwić ani za masło, ani za szmalec, bo jak się go załatwia? Otóż trzeba mieć laureata takiego, jest ich 50 w całym świecie i laureat może wytypować kogoś następnego. Potem się wysyła do kapituły, do Gdańska, wysyła się krążek z osiągnięciami i tu jest właśnie ten krążek, który zobaczycie. To zobaczycie ten krótki film. 10 minut, kochani, nie może być więcej. I ten krążek idzie w świat. I głosują ludzie, laureaci na tego Konrada, głosują na tego Oscara, głosują elektronicznie w całym świecie. Elektronicznie. I wyobraźcie sobie, że laureatem, który głosował na mnie też, jest aktualny król Norwegii Harald V. Także jesteśmy w dobrym towarzystwie. Nie? Tu można zobaczyć moje osiągnięcia, które poszły w świat. Po angielsku oczywiście i kawałki mojego filmu z mojego życia. Dlaczego ja dostałem Oscara? Bo jestem jedynym kapitanem żeglugi wielkiej, który dostał takiego Oscara. A dlaczego? Bo większość dostaje żeglarzy. Żeglarzy, którzy pływają naokoło świata. Żeglarzy, którzy piękne wyprawy zrobili. Nie? O, widzicie, to była nasza szkoła morska, 1963 rok, tak zaczynałem. A jak będę kończył, zapraszam was wszystkich, w październik, 1 października odsłaniam kamień przed moją szkołą morską na Wałach Chrobrego. Już go załatwiłem, wszystko załatwiłem, kamień będę rzucał, 6 ton, będzie miał takie ładne 2 metry, ejże, i będzie pokazane. Będzie pokazać, że szkoła morska istniała, była. No ale to inna historia. Otóż, nie, o tu jest na przykład uratowany Horst Scholz. To jest druga historia. I jego jacht, który utonął pod, a tu trimaran ten, który, o którym opowiadałem. Trimaran Xaviera Sargenta. O Horstie Scholzie opowiem za chwilę, nie, ale chciałbym opowiedzieć, tu są następne moje statki i to idzie, jak to idzie ten Konrad. I w 2014 roku dostałem tego Konrada w Gdańsku, w pięknej knajpie Zeeman się nazywa, którą na nieszczęście zburzono, byliśmy w tym roku byliśmy zburzono i przestawiono gdzie indziej, bo była to knajpa w samym środku starego miasta przy Mołdawie, tam gdzie najpiękniejsze miejsce, 17-wieczna knajpa. Bo co? No bo hotel tam postawiono, kochani. Hotel, nowoczesny hotel. Także nie, takie są zamiast, tak samo jak tu niektórzy na naszej łastowni chcą zrobić, na naszej łastowni, i ja jestem strasznie przeciwny, chcą zrobić osiedle mieszkaniowe. Zamiast, ja mówię, kochani, do tych architektów, czy widzieliście, jak wygląda opera w Sydney? Może byście walnęli coś takiego na tamtej stronie. Bo ja bym chciał tak, żebym z wału widział to samo, co z łasztowni na wały. Też piękna, piękny widok. A nie chciałbym widać z wału, żeby patrzył na łasztownię i tam są bloki mieszkalne. A jakbyście tak, mówię, walnęli oceanarium. Nie? A bywałem w świecie na pięknych oceanariach, gdzie to, nie? No ludzie by tłumami szli. A o co chodzi? O pieniądze, żeby zarabiać. To jesteśmy się. No ale to trzeba na przykład, nie, tu mojego profesora uczulam, żeby tych panów tam wyżej próbował właśnie przydusić, żebyśmy wyglądali jak morski Szczecin. Nie? Że to najważniejsze.
Flis Odrzejski, zobaczcie, jak ja mam dziewczyny, to czasami płynie, pływało ze mną 200 studentek. 200 studentek. Coś nie, nie da rady człowiek to robić. No ale, ale trzeba się starać. No i cóż, kochany, Oskar Morski i takie, takie, proszę bardzo. I tacy ludzie, wiecie, kto ma ze Szczecina ten Oskar? Tego Oskara? No, Doba Aleksander ma. Doba Aleksander, jemu się należy, bo przewiosłował ten Atlantyk w tej z powrotem. No, ostatnio mu się nie udało, bo jednak może jest silniejszy od człowieka. I może się czasami udać, ale zwykle może bierze górę nad człowiekiem. Ja jak Aleksandrowi wracałem puchar przed jeży, jak się płynął, to mu wręczałem puchar i była telewizja, jakby do niego: Olek, ja 47 lat na łożu, ale jakbym wsiadł do twojego kajaka, to umarł ze strachu. No nie? No przecież, kochani, my marynarze dobrze znamy morze i wiemy, jak wygląda ocean. I to, że człowiek wsiądzie w małą łupinkę, to mi przypomina ten obrazek Mleczki, gdzie to wielki statek, kapitan krzyczy na dole: tratwa. Hej, tam na tratwie! A ten z tratwy, i co z tego, że na tratwie? No, każdemu wolno, nie? Będzie można i w jakieś bali przepłynąć, nie? Tylko jakie jest ryzyko? O, i popatrzcie, tu na przykład składamy zawsze we Flisie Odrzeńskich, składamy kwiaty na siekierkach w muzeum. I tu ciekawa historia w siekierkach. Otóż byłem kapitanem na siekierkach i odprowadziłem siekierki na złom do Chin. I w muzeum w siekierkach, jakbyście byli, jest taka ładna gablota, a w tej gablocie są dwie bandery i na gablocie stoi taki orzeł. Orzeł, którego ja z Chin razem z tymi banderami na plecach 15 kilo zamiast biznesu przytargałem do kraju. Tego orła i te bandery, które ściągnąłem przed złomowaniem, oddałem w muzeum. I tam młodzież nasza na Flisie Odrzańskim, prowadzimy ją i uczymy ją patriotyzmu. Mówimy: o, tu widzicie, kapitan Grysner orła przyciągnął na plecach z Chin, i dorobił mu koronę w międzyczasie. Bo ten orzeł był bez korony i dorobiliśmy mu ładną koronę, tak żeby był ładniejszy. No. Napisałem 7 książek. Przywiozłem tutaj z sobą 4. 4 ostatnie. Ale jestem w końcowym momencie. Kończę książkę, która się nazywa Rejsy. Rejsy, i to jest książka o moich rejsach. A to w mojej tawernie. Jak niektórzy tutaj z przyjaciół bywają w mojej tawernie, nawet mówią, że tam te dobre trunki są, prawda? No, dobre trunki, także zapraszam. W mojej tawernie, na Kumieńcach. No, ale to wszystko cały czas leci, co ja tam wysłałem. O, a jestem honorowym obywatelem miasta gminy Ulanów. Dlaczego? Bo na tratwie, którą budują co roku, płyną flisacy z Ulanowa. Ulanowa koło Rzeszowa. Z Ulanowa koło Rzeszowa przyjeżdżają społecznie, budują tratwę i płyną z nami. Ostatnio płynęli, w tym roku, płynęli ci flisacy, płynęli tratwą przez miesiąc czasu po Wiśle. Nazywał się to Flis 400-lecia i miesiąc czasu przenosili czasami te tratwę 100 metrów, zmieli z jednej na drugą. Belkę po belce, bo tyle mamy wody w Wiśle, że miejscami nie można przepłynąć. Ale przypłynęli z Ulanowa do Gdańska. Tu jest, kochanie, ciekawostka, bo 2010 rok wręczają mi pierwszej galera, najwyższe oznaczenie Ligi Morskiej Grzecznej. I wręcza kto? Otóż wręcza 2 miesiące przed katastrofą, wręcza Lech Kaczyński razem z marszałkiem
Bronisławem Komorowskim jako prezesem Ligi Morskiej Rzecznej. 17 lat był prezesem Ligi Morskiej Rzecznej, a tutaj zginął też, stoi, proszę Państwa, admirał. Admirał Karweta. Admirał, który zginął też w tym samolocie. Także też dostał pierścień Halera. Jest to ostatnie, że tak powiem, ostatnie zdjęcia, ostatni film na rynku w Pucku. Najwyższe odznaczenie Ligi Morskiej w Polsce. Najwyższe odznaczenie pierścień Halera. Dziwne, bo ja mam numer 112, tak jak policja, nie? Może to taki symboliczny. Także tutaj pokazuję, no to był 10 lutego, a 10 kwietnia była katastrofa, prawda? No, co tu bym, to jest następne, leci, to wszystko leci, to było w telewizji, nie, taki kawałek. Także jak widzicie, dlaczego ja dostałem ten pierścień, to wiadomo, za Ligę Morską i za pływanie po Odrze i tak dalej. Ale tego Konrada, otóż Konrad, ci ludzie, tak jak ten król Norwegii, zdziwili się strasznie, że coś takiego się dzieje na Odrze, że tam festiwal za festiwalem, że tam, zobaczyli to na tym filmie, że tam Dni Odry ustanowiono, że pobudowano mariny, że polska młodzież płynie z niemiecką, ze szwedzką, z czechosłowacką, z Białorusinami, bo wszystkich braliśmy, że połączyliśmy w 2004 roku paradą specjalną na Odrze, połączyliśmy granice, że weszliśmy do Europy, że na wszystkich konferencjach byliśmy i to ci ludzie zobaczyli w świecie i dlatego kliknęli na tego Konrada. Także to jest ciekawostka, to jest wręczenie Konrada. Kto mnie nominował do Konrada, to mnie nominował komandor Eugeniusz Koczorowski. 27 książek morskich, prawda? I 3000 obrazów olejnych, 8000 obrazów ogólnych. Hello. Niesamowity człowiek. A można zrobić zdjęcie tego Halera? Kogo? Pierścienia. Tego pierścienia. Można? Można? Proszę bardzo. Najlepiej nałożyć się na rękę. Nie, z pana ręki. Proszę bardzo. Tak, widać? No, w książce jest ten pierścień Halera. No, kochani, w takim razie niech to sobie leci, a ja opowiem drugą historię o ratownictwie, też jakby powiedzieć, jak kuwa Bogu, tak Bóg kuwie. Otóż tam był jacht przy statku Horst Scholz, Niemiec, na Zatoce Meksykańskiej. Płynie naokoło świata, płynie już 2 lata. I co się dzieje? Na Zatoce Meksykańskiej 8 rano, ja na dużym statku, 250 metrów, nazywał się Lake Mead, ale przedtem to był generał Dąbrowski, nasz polski, ale go przemianowano, polska załoga zresztą, i wychodzę rano na Zatoce Meksykańską, a trzeci oficer mówi: Pekker, tam coś takie pływa, taka, a ja mówię, i co z tego, że pływa, nie? Tak jak są tratwą. No co z tego, że pływa, bo przecież tu jest Floryda, zaraz. Ale i mówię, to pełno może pływać wszystkiego. Nikt nie woła pomocy ani nic. Ale kochani, ja tą historię, co wam opowiadałem w Niemczech, gdzie 100 żeglarzy i to wielokrotnie, w Peenemünde, Bazarów, w Berlinie, wszędzie opowiadałem tą historię, tak jak wam to opowiadam. Zauważycie, że ciekawostka, bo Niemcy strasznie się cieszyli, walili nogami i w stół. Oni mają taki zwyczaj. Wśród nich były najwięksi żeglarze. Niemieccy żeglarze, którzy po świecie całym podróżują. I kochani, ja mówię, no co z tego? No to już byłem w Floryda. I nagle
ja właśnie opowiadam, dostałem przekaz satelitarny od Pana Boga. No. I tu Niemcom opowiadam. I to w DDR-ze, nie? Tych wszystkich. Komunistom. Mówię, dostałem przekaz satelitarny. Mówię do mnie, Pan Bóg, idź na mapę i zobacz, gdzie jesteśmy, sprawdź, co się dzieje. No i ja poszedłem. Przecież nie miałem żadnego, że tak powiem, potrzeby do tego, ale poszedłem, patrzę, a ja jestem, Floryda 100 mil, patrzę, 100 mil daleko, na zachód, w środku Zatoki Meksykańskiej. A mówię, łódeczka, taki kawał i zacząłem analizować. Ja mówię, to nie są kubańscy uciekinierzy, to nie jest narkotrafik, bo za daleko, to, bo by Golfstrom, czyli prąd zatokowy by wyniósł już dawno. Mówię, coś tu nie gra. I to był ten przekaz satelitarny od Pana Boga. Mówię, wejdźcie ci 15 w lewo, idziemy zobaczyć, co to jest. Normalnie się tego nie robi, bo tam w Corpus Christi w Teksasie na mnie czekają. Ja do przodu mam jechać, a nie szukać kogoś tu, może tam. Jeśli by był SOS, Mayday, to normalne. Ale to był przekaz satelitarny, kochani. Pojechałem, patrzę, bliżej, 4 mile bliżej, patrzę. To jest jacht ze złamanym masztem. Znowu jacht ze złamanym masztem. I w tym momencie w UKF-ce Hilfe! Ja za UKF-kę i mówię, kto ty jesteś? Najpierw po niemiecku, potem on mówi, a mówię, co jest, to ty, mówię, gdzie jesteś? Tu chodziło o to, żeby ustalić, że to on i kto. Bo czasami się słyszy 400 mil z UKF-ki, tak są odbicia, nie? A więc ty, a co? I'm sinking, ja tonę. Ja mówię, I'm coming, już płynę, jestem, za chwilę. Trzymaj się! I w tym momencie on hyc do pontonu. Na takiej mamy pontonik, notabene mam go w domu jeszcze. Próbowałem go po 17 latach napompować. Puszcza powietrze. I on na tym pontoniku hyc na trap i po trapie się drapie. Nie? A pontonik na dole, to ja dwóch żeglarzy, moich dwóch marynarzy do pontonu i mówię, szybko zobaczyć na ten jacht, czy on tam nie utopił żony. Nie? Ja wiem, kto tam, co się stało, nie? I oni dwóch, dobrze, że zahaczyłem ten ponton na długiej linie, bo oni nie mogli wrócić, nie? Bo falka była i tak, prąd i tak dalej, ale ja ich, kochani, oni, wiecie, co uratowali z tego pontonu? Pływający akordeon. W obudowie był taki, w obudowie płynął. I go przywieźli. Resztę mówią, nie ma nikogo tego, a jak? Bul. Utonął. Ja to nagrałem. I to bardzo ważna historia, że to nagrałem. Tu nie ma tego. Ale ja to mam gdzie indziej i Niemcom puszczałem. I mało tego, nagrałem to, a jemu dałem kasetę wideo Horstowi Scholzowi i on za tą kasetę dostał ubezpieczenie i kupił sobie drugi jacht. I tym drugim jachtem opłynął świat naokoło. Nie utonął tym razem. A teraz już ma trzeci jacht, ja go teraz już popłynął na Karaiby i z powrotem i na Śródziemnym i prosi, żebym przyjechał i z nim popływał na Śródziemnym. A ja do niego dzwonię i e-mailuję, mówię, uważaj, nie zabieraj tych, co płyną na tych pontonach, nie? Bo ja jak tam płynąłem ostatnio, to słyszałem, że jachtsmen krzyczy, nie, przez UKF-kę, 40 ludzi mi się wdrapuje na jacht. I co? I za chwilę jego klub wyrzucają za burtę i płyną sami, nie? Kochani, tak jest niebezpiecznie na Śródziemny. A Horst tam pływa. No i co? I Horst wchodzi na burtę, wciąga się na burtę i słyszy polską mowę. I pierwsze co mówi, dziękuję. No bo on jest, okazuje, spod Berlina. A drugie to
tupnął w pokład, pokazuje na ten tonący jacht i mówi szajzę. To są jego dwa pierwsze słowa. Nie? Szajzę utonęło, a ja chorstam na górę, na mostę, on płacze, a pierwszy mechanik mój łapie akordeon i że umiał ładnie grać, to mu dogrywa, jak on płacze. Nie? Ten mu gra, ten płacze, no kurde, coś. Nie? A Holz mówi, to nie moja kochanka. Bo mówi, ja dwa lata z nią rozmawiałem, żebym nie stracił głosu. To jest moja kochanka. Prawda, że można się zakochać w jachtach? Można. Kochani, na Horsta do siebie, do kabiny, wypróbowany sposób, Johnny Walker, pół butelki i już za chwilę jest zdrowy. Nie? Już jest, przestał płakać. Była sobota, od razu na wszystkich moich żeglarzy na barbecue tak zwane. Gitara, śmara i tak dalej, akordeon i Horst z nami. Pieczone, grillowane, śmianie, już go i opowiada. Opowiada o całym rejsie. Rejs był Morze Śródziemne, kanał Suezki, potem przez Morze Czerwone, tam nie mógł wypłynąć, prądy, wiatry i piraci. A potem przez Ocean Indyjski do Indonezji, do Japonii, z Japonii do Vancouver, 47 dni północą, samotnie i mówi, przez 47 dni moi przyjaciele i nauczyciele moi w mojej tawernie. W mojej tawernie. Jasiński chory teraz, chory, ale ja go cały czas, mój astronawigator, znaczy mój nauczyciel astronawigacji. Kochani, i co się dzieje? I płyniemy do Corpus Christi. Do Corpus Christi, w Corpus Christi witają nas Niemcy. Tam jedna, druga, pełno Niemców w Corpus Christi, w Teksasie. I jedna telewizja, druga telewizja, trzecia telewizja. I w jednej telewizji, kochani, jest tak. Ja Horsta łapię za uszy i całuję go w czuko. A w telewizji potem jest tam. No i pół Ameryki się cieszy, nie? Bo Amerykanie zrobili z tego no, wesołą sprawę. Nie? Ale to nie koniec. Horst Scholz przyjeżdża do mnie tutaj przez te 17 lat. Pływa na jachcie tutaj, w regatach rodzinnych, raz nawet zwyciężył, prawda, naszych. Ja pływam u niego pod Berlinem, prawda, a raz na 55 jachtów, ja, Grażynka i Horst zdobyliśmy, które czwarte miejsce. Czwarte miejsce, a 55 jachtów takich, że nie? No, Horst był za sterem, nie da się ukryć. Bo miał lepszą praktykę niż tych, a ja byłem na żaglach i głównie za balast robiłem, nie? Czyli na lewo, na prawo, i tak dalej. Nie? Bo. A to są już moje książki i tu jest ciekawostka, kochani, widzieliście książkę Sailor's Life. To jest ciekawostka, bo ja stworzyłem coś takiego, co wszyscy się dziwią, jak to można coś takiego zrobić. Otóż stworzyłem coś takiego, wpadłem na pomysł, że swoje opowiadania przetłumaczyłem na angielski. Ale, ponieważ nie jestem Anglik, chociaż cały czas piątkę mi dawał nawet góral, nie? A na kapitańskim egzaminie 5 minut dostałem, bo on tylko 5. Wiesz dokładnie, że on mógł tylko na 5, prawda, umieć angielski. Także, ale. Ten mój angielski nie był taki, jak potrzeba, literacki. W związku z powyższym w Anglii znalazłem przyjaciela Anglika, agenta, który wyklarował mi ten angielski. Wyklarował angielski. Jak wyklarował tą angielski, to jeszcze przetłumaczyłem na hiszpański, ale też mój hiszpański nie jest literacki taki. W związku z powyższym nagle mi się zdarzyło, że płynął ze mną kapitan przez miesiąc czasu
Chilijczyk. Odbierał mój statek ode mnie. Zamiast odebrać w parę godzin, tak jak ja to robiłem, to on miesiąc odbierał ode mnie ten statek. Ale w międzyczasie poprawił mój hiszpański. No i cóż dalej? Jak już miałem to, to dałem moim załogom. I moje załogi przetłumaczyły z angielskiego na tagalog, na chiński, bo miałem 3 lata załogi chińskie, pływałem z Chińczykami, na koreańskie, potem przeszło jeszcze na inne języki, na greckie. I tak zaczęło się coś niesamowitego, aż stworzyłem książkę, szkoda, że jej nie przyniosłem, mam w domu, w 7 językach. W 7 językach i tą książkę na Mississippi zawiozłem w Nowym Orleanie. Przyszedł ksiądz, pastor, i ja mówię: proszę księdza, mam pomysł, zróbmy międzynarodową bibliotekę. Ja mówię, ja tu mam moje opowiadania, te opowiadania poproszę, żeby ksiądz dał swoim ludziom w Ameryce do przetłumaczenia na inne języki. On mówi, no świetne, bo przecież u mnie w Ameryce są wszystkie narodowości. No tak. Mówię, to ja to dam, to oni będą tłumaczyć i tak dalej. Ja mówię, no i byśmy posłali to do misji katolickich, do domu marynarza na całym świecie i w internecie byśmy to rzucili. O, to. Mówię, to kapitan, daj mi to, a teraz za miesiąc przyjeżdża do mnie 600 delegatów z całego świata, właśnie z takich misji katolickich, z domu marynarza, i ja przedstawię to, prawda, na tym zjeździe. Przyjeżdżam znowu, bo my na Mississippi to cały czas PZN pływał, nie? Jak tylko pływałeś na Mississippi, to patrzysz, 6 okrętów stoi naszych z PZN-u co najmniej, nie? Przypływam znowu do Mississippi, ksiądz przychodzi, mówi: wszyscy zachwyceni, już się tłumaczy na inne języki, już poszło w inny świat i tak dalej. Ja mówię, no coś fantastycznego. Nie? Coś fantastycznego. Ja mówię, ja bym chciał przeczytać opowiadanie chińskiego kapitana po polsku. Dlaczego nie? W ten sposób tłumacząc, to można przetłumaczyć, nie? Chińczyk tłumaczy na angielski, ten tłumaczy na polski, i dochodzimy, że wszyscy możemy poczytać całego świata. I kochani, okazuje się, że po latach, rok, dwa, trzy, spotykam w Szczecinie marynarzy, moich bywszych marynarzy, mówię: panie kapitanie, dzień dobry, byliśmy w Indonezji, mówi, przychodzi do nas ksiądz i mówi: skąd jesteście, z Polski? A to macie tu książkę po polsku, mówię. Potem jadę w Kanadzie i krzyczy do mnie kapitan z innego polsko-tomorskiego statku: no cześć Wodek, mówię, no tego czytaliśmy tam gdzieś, kurwa, w Korei, nie, twoją książkę. No ja mówię, no to dobrze, pięknie, nie? I to jest ta piękna idea. Jeszcze jedno krótkie opowiadanko w takim razie, a na końcu, nie wiem, czy to ja was nie zanudzę, kochani, bo ja mogę 24 godziny opowiadać, nie? I jakbym tak opowiadał, to was to trzymał nie wiadomo ile, to ja już opowiadam 45 minut, ale to jest lekcja. Kochani, zobaczcie, ochrona na moim statku, widzicie, to są, ten mam 2 metry, Robert, ja go nazywałem Robery, czyli ten, co wiadomo, nie? Pytałem się go: Robert, mówię, ile zabiłeś? Mówi, kto by to liczył, mówię, wszędzie byłem, gdzie byłeś? Wszędzie, gdzie wojna, gdzie terror, to ja byłem. Strzelałem, zabijałem. O, a ja, o, teraz zobaczcie sobie, jak wyglądają ataki pirackie. Mógłbym o tym opowiadać następne duże spotkanie. Jak wyglądał? Tutaj jest atak piracki. Na szczęście wpadła rakieta. Rakieta wpadła w lewą burtę, a cała załoga siedziała. No ta rakieta tu, cała na prawej burcie siedziała. Nikt nie zginął. Nie, ale w środku koniec. I udało się uciec. Nie, w środku melanż ścielają rakietami. I teraz jaka jest asysta, jak już jesteśmy o piratach, to krótko opowiem o piratach i jaka jest tego. Ja wymyśliłem, jak tam pływałem już 10 lat temu, nie, wymyślałem, tak waliłem też. Tylko że nie zabiłem nikogo, ale dla treningu. Wiecie, w co waliłem?
wyrzucałem beczki i waliłem w beczki, żebyśmy mieli oko dobre. A po co? Po co waliliśmy beczki puste? Puste beczki. Ale dlaczego? Dlaczego? Bo wytłumaczono mi tych dwóch bandytów, nie? Nie chcę te lecieć. Tak. Tych dwóch bandytów, których wiozłem 10 dni, a zapłaciłem mi 40 tysięcy dolarów za to. Tych dwóch bandytów mi wytłumaczyli, że oni strzelają na 600 metrów. Trafiają tymi swoimi lunetami. A mówi, a rakieta to od terrorystów trafia na metrów 300-400. A jak jest więcej, to zwykle obok. I mówi, dlatego mamy 200 metrów. Czym szybciej zobaczymy terrorystów i walniemy im bu-bu-bu-bu-bu-bu, i trafimy, to żyjemy. Jak nie trafimy, to te 200 metrów, czyli od 600 do 400, no to jesteśmy ugotowani. A ty mówi do mnie, Karty, napisz w liście załogi, że my jesteśmy Irlandczycy, nie Anglicy, a oni byli Anglicy. A więc dlaczego? A mówi, bo Anglików, Rusków, Ukraińców, mówi, jak wchodzą, to od razu nie? Wykańczają. A dlaczego? A bo wiedzą, że my do nich strzelamy. Nie? Zabijamy. To oni też. Nie? A jaka była moja obrona? Moja obrona wymyślona. Bo na początku było tak, że pływaliśmy bez żadnych ochron i bez niczego. I Grek czy inny armator, u którego pływałem, kazał mi się zbierać na mostku całą załogą i bronić się. Straszny pomysł, bo przecież na mostek to jest szyba naokoło, wchodzą w tego koniec i już tam. Więc co za ochrona była? Ochrona była najważniejsza. Ochrona to schować się, kochani. Schować się i siedzieć i czekać, czy cię znajdą, czy nie. Dlaczego? Dlatego, że wiadomo, że gdzieś w rejonie krążą okręty wojenne i krążą komandosi. Ci wejraci też wiedzą, że gdzieś i atakują, a to wszystko przeczytałem z Kuala Lumpur, gdzie tam i wszystkie raporty przychodziły na Malezji, Centrum Walki z Piratami i z Południowej Afryki też raporty i ja to przestudiowałem i mówię, wiadomo, co trzeba robić, trzeba się schować. I już na początku, potem wyszedł taki plan już pod armatorów, bo podłapali, że to jest najlepszy sposób. Schować się, ale tak. Co trzeba zrobić? No więc ja mówię, panowie, polsko-muzułmańska, chińska, ukraińsko załoga, nie? Taka załoga. Panowie, mówię, jak widzimy piratów, na mostku zostaje tylko kapitan i oficer i jeden w maszynie. W tym momencie alarm. Reszta wszystko biegnie do cytadeli. Tak ją nazywaliśmy. Cytadela, czyli bunkier, który żeśmy znaleźli na statku, gdzie trzeba siedzieć. A tam musiało być picie, jedzenie, wszystko i tak, żeby nie można było wyjść. Reszta biegnie i tam. Tylko mamy 5 minut na to. 5 minut, bo w czasie tych 5 minut oni już są przy burcie. A ja lecę na mostek jako kapitan i próbuję. Co próbuję? Fale robić, fale. Tak, jak kto widział taki piękny film o tym kapitanie, to wie, jak to wygląda. Nie? Fale i próbuję węże, nie? I wodą ich oblewać. A oni walą do mnie. Prawda, z rakiet, a ja ich wolą polewam, nie? O, nie? Jak to wygląda? I wtedy, jak widzę, że oni już wchodzą na mostek, że już nie da rany, wtedy ja też uciekam i z maszyny, polecenie maszynie, stop, wszystko, wyłączona maszyna w zależności od akwenu, czyli oni nie potrafią uruchomić. I ja wtedy lecę maszyny, też ten jeden człowiek, pierwszy mechanik, i chowamy się w tej cytadeli. Siedzimy i teraz oni czekamy,
bo we wszystkich komunikatach jest 30-40 minut na burcie. Jeśli nie znajdują nikogo, to grabią statek, podpalają i uciekają, bo się boją, że za chwilę będzie helikopter, bum, 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 komandosi. No więc czekamy 40 minut, siedzimy albo w tanku, albo ja w prowiantowej takiej tam, gdzie było trochę jeść i pić, siedzimy i może nie trafią, bo mają 30 kabin. Ja mówię, a na kabinę potrzebują parę minut, nie? 30 kabin razy 5 minut, jak oblecą, a my nie oblecą, to 30 razy 5? Nie? Już czas minął, uciekają. Ale mówię, panowie, ale gdy złapią kogoś, a tak się zdarzyło ostatnio, wiecie, w Afryce, że złapali, ale to na szczęście chodziło tylko o pieniądze. Gdy złapią kogoś, to wszyscy wychodzimy, bo jeden za wszystkich. Nie ma, że jednego złapią i go zabiją, zastrzelą, a my se siedzimy. I wszyscy to akceptowali. Ciężko by było powiedzieć, jakby to było w praktyce dokładnie, nie? Ale co rejs tam, codziennie alarm, codziennie do cytadeli, codziennie strzelanie, codziennie trzęsienie się. A kochani, na przykład jak się płynie, bo tu nawigatorzy by posłuchali, jak to się płynie. Otóż jest noc. Noc i ja dostaję, że 100 mil ode mnie atak. Z Kuala Lumpur dostaje 100 mil ode mnie atak. Wchodzę na mapę i mówię, a jak będą płynęli tu w tego, to w godzinie za 12 tam, prawda, powinni być na moim kursie. O godzinie 12 alarm, wszyscy czekają. Radary, statek zaciemniony, wszystko. Ace tak zwany, gdzie pozycja, wyłączone, wszystko wyłączone. Tylko UKF-ka. Nie? I radar. I nagle w tym miejscu, co powinno być, płynie statek. Ile ma? 13 węzłów. Cholera. Rybak. A oni właśnie na takim rybaku, porwanym rybaku, tak zwane mothership, pirate ship, czyli porywają rybaki i na tych rybakach se płyną, a który ma 13 węzłów mają te rybaki. 13 węzłów, a ja mam statek, który płynie 13 węzłów na mnie. I ten przed chwilą był atak tam. I wszyscy stoją i te dwóch też stoi, bo akurat to było w tym czasie, czekają z noktowizorami. Ciemno, zaciemnione wszystko, cały statek zaciemniony, czekamy na atak. I co? Ja mówię, wezmę za UKF-kę i krzyknę do niego, bo on patrzy, już widzę go w ciemności, też zaciemniony. Kto to jest? Jest inaczej normalny statek. Za UKF-kę i mówię, ty, z prawej burty, po angielsku oczywiście. Kto ty jesteś? Cisza. Anglik mówi, daj to ja. Ja mówię, ty masz angielski akcent. Koniec. Nie, tylko ja mogę to powiedzieć. Bum. I mówię do niego, czy ty jesteś cargo ship? I w tym momencie odzywa się, tak, jestem cargo ship. Co to znaczy? Ale, kochani, jestem, a ja do niego podam, what's nationality, jaka narodowość? A on mówi, Ukrainian. Kochani, dlaczego mówi Ukrainian? Bo Ukraińcy strzelają do piratów. Więc on myśli, że ja jestem pirat. Ja myślę, że on jest pirat. I on mówi, Ukrainiec jestem. Bo nie bój się, uciekaj, bo będę strzelał. A ja słyszę w UKF-ce filipiński akcent. A pływałem z nimi lata z 15. I mówię, no dawaj, pogawali po ruskie. A on, nie? Ty mówili o twojej Ukrainiec, nie? O, widzicie? I on przechodzi za rufą, przeszedł cień i tak się mijamy. Nie? Ale tak się pływa. To teraz wyobraźcie sobie, nie? Tych marynarzy, tych wszystkich, na jakim, że tak powiem, stand by osoby. No ale zaraz, czy tych pilotów nie można gdzieś jakoś tam...
Kochani, to jest biznes międzynarodowy. Okazuje się, że nie wszystkim, prawda, po pierwsze przepisy prawne są niesamowite. Przepisy. Nie wolno ich zabić, dopóki nie zaatakują. Ich wolno zatrzymać i zabrać im broń. Dopiero jak zaatakują, wolno ich zamknąć, zatrzymać, skuć i dlatego. Takie są przepisy. I Amerykanie niejednokrotnie robili takie numery, że złapali łódkę pełna broni, rakiet, nie, to łódkę zabrali tylko im, prawda, tego i dali im wody i pokazali jeszcze, w którą stronę mogą płynąć. Bo nie, nie? Czyli tak to wygląda. Tak. A jeszcze chciałam zapytać, a ten statek, który pan dowodził, to jaki narodowości? To nie polski. Nie, ja dowodziłem różnymi statkami. Różnymi. A ten, tam z tymi ale piratami? Tam akurat to były statki pod różną banderą. Różną. Czy to Singapur, czy jakieś inne cholerstwo, Liberia, czy inne. A różnokolorowe załogi też, nie? Różnokolorowe załogi. Od Chińczyków, przez Koreańczyków, przez Filipińczyków i innych. Maladywy, czyli... Nie, ale interesuje mnie, jak pan się tam dostał, no na obcym statku. Przez naszą agencję Polaris się nazywa i tam mnie kierowano kilkakrotnie właśnie takimi tego i przez inne niemieckie agencje tak samo i tak dalej. Mogę jeszcze zapytać coś? Prosimy, prosimy. Czy jak pan ratuje ludzi, to potem, bo ja czytałam taką książkę Schmidta, nie wiem, czy pan zna. No tak. Że oni ratują po to, żeby dostać kupę szmalu za takie uratowanie. To znaczy, ludzi się nie dostaje ani grosza. Jak się ratuje sprzęt, to można dostać z ubezpieczenia. Z ubezpieczenia. Ale kochani, z ubezpieczenia to tak nie jest łatwo dostać pieniążki. A ci co tego, bo ja znam takie przykłady, ratowanie, na swoim przykładzie teraz. Okazało się, że potem nie ma pieniędzy i tak. Mayday to znaczy SOS? Mayday to znaczy SOS, tak. Mayday, Mayday, Mayday. Trzy razy, tak jak SOS. Mój dzień. Mayday. Panie kapitanie, na Kongresie Morskim była sekcja, nie tyle sekcja, co panem ratownictwa. I tam bardzo ciekawie mówiono o napadzie na polski statek. Tak. Nie, chyba pan był na tej. Tak, no ja miałem tą nieprzyjemność, że w radiu mnie poproszono i długo mówiłem też o piratach. I pytanie, kontynuując ten wątek, czy znane są koszty uratowania polskiego statku PLO? O jakich pieniądzach? Tego nikt nie powie. Nikt nie powie. Natomiast ja wiem, że u mojego Greka, ja wiem, że statek taki sam jak mój, sister tak zwany ship, czyli siostrzany, został zaaresztowany, znaczy zaatakowany, wciągnięty na plażę somalijską i tak dalej. I kochani, marynarze tego statku, między innymi nasi też, klęczeli na mostku wszyscy przez, mówili, 3 miesiące. Co? 3 miesiące na mostku, pod bronią. I jedna toaleta. I czasami dostali coś jeść, tam i podrzucili, pod bronią. Albo się ruszysz, albo cię zabiję. No to teraz widzisz, jaka przyjemność, nie? Przyjemność pływać, to jest to. Kochani, ale godzina. Powiem wam jeszcze jedną może historię, bo to będzie za dużo. Nie, za dużo, ale taką historię, to tak zwaną tragikomedia. Bo to jest tragiczna komedia. I historia jest z mojej książki Życie marynarskie i nazywa się Śmierć kapitana. Przetłumaczyłem ją w 7 językach, też poszła świat. To ta historia. Otóż wyobraźcie sobie. Jestem pierwszym oficerem, niemiecki statek, stoimy na redzie afrykańskiego portu,
i z daleka dochodzą odgłosy wojny. Jak to zwykle w Afryce, wojna. Albo tu, ja przeżyłem 5-6 wojen w Afryce. I co? Nagle na mostek, jak stoimy, na miesiąc czasu, boimy się, że za chwilę zaatakują piraci, ale mamy taki cienki ładunek, to mówimy, może nas nie będą chcieli. I na mostek wchodzi niemiecki kapitan, kochani, ma linę w ręku, macha se tą liną i mówi do Filipińczyka, drugiego oficera, mówi, I'm going to hang myself, idę się powiesić. A Filipińczyk, jak to Filipińczyk, zawsze na początku rozmowy mówi yes sir i na końcu też mówi yes sir i zawsze się uśmiecha. I Filipińczyk mówi yes sir. No to kapitan pomachał i poszedł na dół do swojej kabiny i się powiesił. Powiesił się w łazience. I nagle po statku lata Stewart Filipińczyk i krzyczy, kapitan Wiesi, ten Henning! No więc wszyscy, ja też do kabiny kapitana, do łazienki, za nogi, ale kapitan zimny. Więc próbujmy go ratować, ale on zimny. No cóż, kapitana z powrotem do koi, ja jako pierwszy oficer obejmuję kapitaństwo. Takie jest prawo. Niemiecki statek. Łapię za UKF-kę, za radio i krzyczę do Hamburga, dzwonię, że kapitan się powiesił. No to Hamburg odpowiada, proszę kapitana załatwić trumnę specjalną, cynkową, i wysłać do Hamburga, bo rodzina tak sobie życzy. No to ja do agenta i mówię, agent potrzebuje trumnę taką specjalną, bo kapitan chce do Hamburga. Agent mówi, kapitan, ty jesteś crazy? Mówi, przecież tu jest wojna. Mówi, tu trupy po rzece pływają, mówi, a trumny takich to my nie widzieliśmy nigdy. No to ja do Hamburga, a Hamburg mówi, no jak nie można, to trzeba zrobić pogrzeb morski. A ja mówię, a cholera, może jakoś by go gdzieś do chłodni. Kucharz, mówię, do chłodni, ale kucharz mówi, to chłodnia taka mała, mięso jest, mówi, jak go tam, to mięso mamy wsadzić, to tego. Ale mówi, kapitan, I have a good idea, mówi. Wiesz, kapitan, mówi, mamy taką małą lodówkę, jak się kapitan napotnie, to to się zleści. Ja mówię, no, good idea, no good. Kapitan ma być w całości. A tak sobie myślę, a może zupę z kapitańską chciał zrobić? Co, a nic, Filipiczek, a mi nigdy nie wiadomo. I co? Mówię, pogrzeb morski. Kotwica w górę, 12 mil, bo tak piszą, prawie morskim, w morze, tak zwane otwarte morze. Nie, przeczytałem, ale nigdy nie chowałem w związku z powyższym. Co tu zrobić? Jak to zrobić? Wołam fitera tak zwanego, Filipińczyka, i mówię, masz jakiś prezent? No, kapitan, nie ma, ale masz jakieś deskę? Nie, nie ma nic tu na tym statku. No to mówię, kurde, trzeba zrobić jakąś trumnę. A mu, mówię, pójdziesz do takiej tam kabiny, która stara kabina, wyrwiesz tam, mówię, szot, ścianę i z tego szotu zrobisz ładną trumnę. Trzeba mu pochować elegancko kapitana. No i mówię, tylko pamiętać, żeby w nogach przywiązać szakle takie ciężkie, 20 kilo, mówię, żeby ładnie utonął. No. Pojechaliśmy w morze, kotwica w górę, kapitan na burcie, trumna, bandera niemiecka, cała załoga, ja, Biblia, parę słów dobrych o panu kapitanie, i Biblia, psalm przeczytałem i mówię, lego kofun, czy rzucić trumnę. I trumna, bum, o wodę. I rozleciała się w kawałki, a kapitan wypłynął na plecach. Jezus!
I wszyscy patrzą i mówią, a posłan mówi, what's to do with Kepę, co zrobić z kapitanem? A ja mówię, człowiek za burtą, man over the board, łowić kapitana, nie alarm. I szybko Filipińczycy do szalupy, opuścili szalupę, ciach, za bosakiem kapitana, za ucho, prawda, i wyciągnęli na szalupę i za chwilę kapitan był już znowu z powrotem. I bosman mówi, what's to do with captain? A patrzę, ja wiem, co z nim zrobić, ale pierwsza myśl, patrzę, że mokry przecież, nie? Mówię, let's him dry, wysuszyć go. No to Filipińczycy podzieli, jest ser z uśmiechem, nie? I zanieśli kapitana na burtę, a ze słoneczko było tropikalne, to za parę godzin kapitan był tak, już można było jak drewienko, tak, nie? Płukać był wysuszony, leżał spokojnie, pod prześcieradłem, a Filipińczycy bali się, bo bardzo zabobonni, przechodzić po tej burcie, chodzili tylko po tamtym, nie? Mówiliśmy, że on wstanie i będzie jeszcze kapitanem. Ja mówię, no jakie wstanie, no leży, na razie patrzę, leży. I myślę, co dalej. Nagle puk, przychodzi Fitter i mówi, Captain, I have a good idea. A ja mówię, fuck you, tam są drzwi, mówię. Już żeś, mówiłem ci, żebyś szakle przywiązał do nóg. On mówi, ja włożyłem szakle, tylko do nóg zapomniałem przywiązać. Ja mówię, jaką masz tą ideę? On mówi, mówię, I have very good idea, very good. Mów! Mówię, kiedy w ładowni numer 2 mamy rurę, obetnie się kawał rury i kapitana w rurę i mówię, zaspawa się, dziurki się zrobi i już. Ja mówię, very good idea, wykonać. Za dwa dni kapitan w rurze, nie? Zaspawany, cała załoga na burcie, bandera, psalm, wszyscy, ja wie, lego, pek, rzucisz rurę. Bum, rura na wodę i kochanie płynie, nie tonie. Bo za małe dziurki. Zrobił Filipińczyk mały, zrobił małe dziurki i tam woda kam. I ja wolno naprzód za rurą. A bosman mówi, nie mówiłem, on do Hamburga dopłynie. Kochanie, na całe szczęście nie dopłynął, rura kap, pomalutku naciekła i bul i cześć jego pamięci. Tam za tych, co na morzu. Tak. Także widzicie, bywają też takie historie i zaznaczyłem tragikomiczne, wszystko w życiu. A teraz kończąc to, chciałem wam złożyć jeszcze życzenia po chińsku. Po chińsku. Dlaczego po chińsku? Bo kochani Chińczycy, 3 lata z nimi pływałem i do końca ich nie rozgryzłem. Pytałem mojego stewarda, który miał 60 parę lat. Ty, mówię, pływasz już na zachodzie, na pewno masz mieć pozwolenie z Chin, to byłeś komunistą, nie? A on mówi, tak, byłem. A teraz, mówię, przecież jest kapitalizm. On mówi, teraz jestem 10%. Mówię, 10%? Mówię, a dlaczego 10%? A mówi, bo komunizmu już nie ma, tylko tak na 10%. A kapitalizmu też takiego nie ma. A Konfucjusz, zapomnieliśmy tę filozofię. I ja właściwie 90% to ja nie wiem, kto ja jestem. Dosłownie Chińczyk. Nie? Który, ja mówię, no faktycznie tak się zastanawiając, czy ja wiem, kto ja jestem dokładnie, cholera, nie? Jakbym się zastanowił, to też bym mógł 10% tam, a 10 tu, nie? Ale dlaczego? Otóż wyobraźcie sobie, załoga nagle zobaczyła, że ja kończę 60 lat, prawda? I zaprosili mnie na urodziny. Oni organizują dla mnie urodziny. Posadzili mnie w fotelu specjalnie zrobionym jak tron,
założyli mi mandżurską czapkę na głowę, tak? A na szocie, czyli na ścianie z jednej strony i z drugiej, takimi krzakami napisali moje życzenia dla mnie. Ci, co byli u mnie, to życzenia słyszeli i widzą nawet jedną literę krzak mam na suficie. Stamtąd. I to były życzenia dla mnie. I te życzenia są niesamowite, bo ja się pytam, co to za życzenia? A mówi kapitan, pierwszy oficer mówił dobrze po angielsku, bo reszta w ogóle prawie. I mówi kapitan, to są życzenia, które mają 5000 lat. No. No to dobre. I mówi 5000 lat i kochani, mówi kapitan, one wszyscy je znają. I mówi, to są życzenia na 60. urodziny. Ja mówię, a na 65. te są. Ale inne, o kurde, mówię, to widzicie, to jest coś ciekawego. I co? I brzmią tak. Furudong haichang liu shui, shou bidang shang bulou shong. Od góry do dołu. Furudong haichang liu shui, a z drugiej strony shou bidang shang bulou shong. Ja się nauczyłem, bo jak się dowiedziałem, co znaczą, to zaraz wam powiem, nie, to mówię, kurde, to jeszcze do dzisiaj dnia są te życzenia aktualne. Fu znaczy szczęścia. Ru jak Donghai, jak wielkie żółte morze chińskie. Czyli tak wiele szczęścia, jak wielkie jest żółte morze chińskie. Fu Donghai, Chang Liu Shui. Chang Liu Shui to są wszystkie rzeki, które wpływają do tego morza i nieustannie zasilają szczęście. Jeden słupek. Od góry do furu dom han shang lu shui. Drugi słupek. Shou bidang shang bu lu shon. Shou znaczy długiego życia. Bi jak? Jak nang shang. A nang shang to są południowe góry chińskie. Czyli tak długiego życia, jak są południowe długie góry chińskie. Shou bidang shang bu lu shon. Bu lu shon znaczy wiecznie młodości, jak wiecznie odradza się natura. Jak wiecznie odradza się natura. Kochani, popatrzcie. Morze, rzeki, góry i wiecznie odradzająca się natura. 5000 lat już temu. Ekolodzy byliby szczęśliwi. Z tego. Furudong haichang liu shui, shou bidang shang bu lu shon. Tego wam życzę. Dziękuję. Thank you.